Cześć panowie, ostatnio mnie zaupało i pomyślałem, że warto będzie wrócić do tematu najlepszych fryzur na lato. Ja jestem Paweł, witam was na kanale Dla Gentlemana i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jakie fryzury wybrać takie gorętsze dni, jak mamy teraz, bo wydaje mi się, że właśnie będziemy szukać takich krótszych, wygodnych, bardziej teksturowanych, fajnych fryzur i dzisiaj podrzucałam garść po prostu różnych fryzur, żebyście może potraktowali film jako taką inspirację, także po prostu jeżeli spodoba wam się któraś fryzura, to po prostu robicie screenshota i przy okazji waszej kolejnej wizyty u barbera pokazujecie mu ją, żeby wiedział, o co wam chodzi. I co, nie przedłużając, zaczynamy od pierwszej fryzury, czyli od krukata. I myślę, że to jest właśnie taka bardzo fajna fryzura, idealnie na lato, z tego względu, że jest po prostu bardzo krótka, ale właśnie jest już na tyle nie tak krótka, że na przykład będzie można już ją układać w przeciwieństwie na przykład do takiego baskata, który no po prostu jest jednak do tego układania za krótki. W przypadku właśnie krukata będziemy mogli kombinować na różne sposoby z tą fryzurą, ułożyć ją albo bardziej do przodu, albo na przykład zaczesać lekko na bok, albo na przykład też również ją lekko unieść. Także mamy kilka różnych wersji, kilku różnych wariacji, co tak naprawdę po prostu lubicie najbardziej. I myślę, że to jest właśnie świetną opcją, szczególnie jeżeli żyjecie w biegu, jesteście właśnie takim ciągłym, dynamicznym życiu, gdzie właśnie może nie zawsze macie czas układać te włosy, nie zawsze macie czas je dokładnie suszyć i właśnie to jest dlatego fajną opcją ten krukat, że on po prostu jest szybki i wygodny, że te włosy same wam wyschną, nie musicie poświęcać czasu na suszenie tych włosów, układanie to też dosłownie jest minuta, a nawet jeżeli nie macie tego czasu na ułożenie i po prostu no, nie ułożycie tych włosów, to wciąż ten krukat będzie dobrze wyglądał, dlatego myślę, że to jest taką fajną opcją, szczególnie też na lato, kiedy może nie chcecie się skupiać na tych włosach aż tak mocno i chcecie, żeby te włosy były krótkie, żeby po prostu nie było może tak gorąco, to właśnie ten krukat będzie fajny. I wiadomo, można tutaj kombinować z różnymi długościami, chociaż jeżeli zapuścimy już dłuższego, to będzie to troszkę inna fryzura, ale myślę, że taki krukat jak najbardziej da nam dużo fajnych różnych opcji, szczególnie jeżeli cenicie sobie wygodę waszej fryzury, waszych włosów. I tutaj ważne będzie przy układaniu włosów oczywiście użycie takiej teksturującej pasty, glinki do włosów, które po prostu nada więcej definicji tym włosom, żeby one były po prostu troszkę ciekawiej wyglądały, żeby coś tam się w tej fryzurze działo i wtedy myślę, że to będzie naprawdę świetnie wyglądać. A jeżeli chcecie czegoś troszkę może dłuższego, nie tak krótkiego jak taki krukat, to myślę, że bardzo fajną opcją będzie fryzura typu crop. I crop jest taką fryzurą, gdzie najważniejsza będzie grzywka. Tutaj grzywka robi największą robotę, tutaj ona jest najbardziej taka zarysowana, podkreślona. Jeżeli macie na przykład taki problem, że macie na przykład zakola, to super opcją będzie właśnie ta fryzura, ten crop, bo on po prostu nam zakrywa całe czoło, nie widać tych zakoli, więc tutaj jeżeli chcecie je ukryć, to będzie to opcją myślę, że numer jeden. I właśnie na lato będzie też bardzo wygodny, bardzo fajny, bo po prostu też nie potrzeba poświęcać za dużo uwagi tej fryzurze. Ona jest po prostu szybka, jest taka właśnie no, nowoczesna, ma taką teksturę i właśnie myślę, że tekstura w przypadku cropa będzie szalenie ważna, więc po pierwsze właśnie tak jak w przypadku poprzedniej fryzury mówiłem, tutaj będziemy szukać właśnie takich glinek do włosów, które tą z tej fryzury będą wyciągać naszą teksturę jeszcze bardziej, albo właśnie pasty, które będą miały dużo też w składzie glinki kaolin. A żeby jeszcze wzmocnić tą teksturę, będziemy też używać po prostu dobrego prestylera, który będzie dawać nam jeszcze więcej kontroli, jeszcze więcej tekstury i coś, co mi się najbardziej kojarzy z takim letnim lookiem, to będą prestylery typu Sisalt Spray, jak na przykład ten od Kapitana Fawcetta. On naprawdę ostatnio mi super siedzi, daje mi właśnie dużo kontroli nad włosami, super właśnie taki letni, wakacyjny, teksturowany look, który właśnie myślę, że fajnie siądzie do takiego cropa, bo jak mówiłem, w cropie tekstura jest najważniejszą rzeczą i w przypadku tej fryzury typu crop będziemy mogli właśnie kombinować na różne sposoby, albo
albo możemy zrobić takiego krótkiego, bardzo wygodnego kropa, który naprawdę będzie szybki do ułożenia, albo możemy też kombinować z tym odrobinę dłuższym, żeby ten krop, ta fryzura miała więcej definicji, bo im dłuższe włosy, tym więcej możemy z nimi kombinować, tym więcej właśnie mamy opcji do wyboru w przypadku danej fryzury. Dlatego myślę, że może warto też będzie troszkę te włosy zapuścić dłużej, żeby więcej właśnie mieć możliwości przy układaniu i możemy też zrobić taką bardziej może nowoczesną, taką właśnie modern fryzurę, gdzie myślę, że nasz barber to też doceni, że będzie mógł troszkę pokombinować z ciekawszymi może technikami i taki krop właśnie w stylu modern myślę, że też będzie bardzo fajny i będzie miał bardzo taki fajny vibe. I kolejną fryzurą, którą mogę polecić zdecydowanie na lato i myślę, że to jest fryzura, która będzie pasować naprawdę zdecydowanej większości z Was, to będzie fryzura quiff. I quiff jest no właśnie też raczej z tych krótszych fryzur właśnie takich też teksturowanych, takich letnich, energicznych, ale tutaj mamy fryzurę, która będzie właśnie mocniej taka uniesiona. I tutaj właśnie ta uniesiona grzywka będzie nam robić całą robotę. Ona będzie zdecydowanie najważniejsza. I tutaj, żeby właśnie też tą grzywkę unieść, przyda nam się taki prestyler, o którym mówiłem wcześniej. Tutaj właśnie będziemy oprócz tego, że wydobywać tę teksturę z włosów przy suszeniu, suszenie będzie szalenie ważne przy układaniu naszego quiffa, to właśnie też będziemy unosić, teksturować i dodawać chwytu, żeby te włosy uniesione trzymały się po prostu nam cały dzień. I tak jak w przypadku przednich fryzur, matowa glinka, pasta na finish, żeby jeszcze więcej tekstury wyciągnąć. I tutaj też podobnie jak w przypadku tego kropa możemy kombinować z różnymi długościami naszych włosów. Możemy zrobić takiego naprawdę krótkiego, niewiele dłuższego od krukata quiffa, który będzie jednocześnie taki właśnie może troszkę bardziej, troszkę wyższy, troszkę te włosy będą mocniej uniesione niż w przypadku tego krukata, jak się by to tam dało zrobić. Albo możemy właśnie zrobić takiego dłuższego jeszcze bardziej zdefiniowanego, bardzo ciekawego quiffa, który no myślę, że będzie bardzo interesujący, jeżeli lubicie właśnie może troszeczkę więcej poświęcić czasu na układanie naszych włosów. Także myślę, że to jest wciąż też bardzo fajna opcja i też jeżeli właśnie chcecie wydłużyć waszą twarz, żeby ta troszkę ona zmieniła wasze rysy twarzy, to też będzie fajną opcją i wydaje mi się, że właśnie naprawdę większość z nas w quiffie będzie dobrze wyglądać. I ostatnią fryzurą, jaką wam dzisiaj przygotowałem, to jest fryzura, która będzie może najbardziej taka klasyczna ze wszystkich, bo wiem, że może nie wszyscy chcecie mieć takie właśnie mocno teksturowane, nowoczesne, krótkie fryzury, więc ostatnią fryzurą będzie taki krótszy side part. Właśnie bardzo klasyczna, elegancka fryzura, ale właśnie w takiej letniej wersji możemy zdecydować się na krótsze boki z mocniejszym fajdem, troszkę wyższym fajdem i to będzie miało właśnie więcej takiego wakacyjnego vibe'u, wakacyjnego klimatu i myślę, że to będzie bardzo na plus. Oczywiście krótsze boki, krótsza może troszkę też góra i tutaj to jest właśnie taką zaletą w przypadku tego side parta, że możemy układać go na różne sposoby dzięki różnym produktom. Albo możemy użyć takiej klasycznej pomady wodnej typu gel type, która po prostu da nam może bardziej eleganckiego looku, idealnie pod właśnie koszulę z marynarką, pod krawat, kiedy na przykład chcemy sobie gdzieś tam wyjść w bardziej eleganckie miejsce, albo właśnie jeżeli macie taką pracę z dress code'em, ale możecie też w taki luźniejszy dzień po prostu albo nawet nie ułożyć tych włosów, bo czemu nie, bo te włosy jak będą krótsze, to wciąż będą się, wciąż mogą dobrze wyglądać, albo właśnie ułożyć je taką matową pastą, glinką, bo jak najbardziej w przypadku takich krótszych włosów, w przypadku krótszych side partów można też stosować takie matowe, teksturujące pasty, produkty, które po prostu sprawią, że te włosy będą inaczej wyglądać, miały zupełnie inny charakter, to będzie właśnie takie luźniejsze, bardziej wakacyjne, tak można powiedzieć. No i w przypadku takich fryzur też wiadomo, prestyler się sprawdzi, żeby wzmocnić te włosy. Tutaj tak naprawdę będziemy dobierać po prostu produkt końcowy do tego, co chcemy osiągnąć i myślę, że to jest taka właśnie super opcja, jeżeli może nie chcecie aż tak nowoczesnych fryzur. I co? Mam nadzieję, że ten film będzie dla was pomocny, że troszkę znajdziecie w nim jakieś inspiracji do zmiany, do nowej, ciekawszej fryzury i jeżeli spodobał się ten film, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!